Przypowieść o dzierżawcach winnicy jest historią niewdzięczności człowieka wobec Boga, Stwórcy i Ojca każdego z nas. To Bóg stworzył świat. To Bóg powołał do życia istoty żywe i człowieka. I wszystko poddał człowiekowi. Niejako mu wydzierżawił i posłał swojego syna, ale nie został przyjęty, został odrzucony. Jest to więc historia niewdzięczności Boga wobec człowieka Stwórcy. Ale jest to również okazja do każdej i każdego z nas, by zastanowić się i zadać sobie pytanie o naszą wdzięczność wobec Boga. To jest godzina, w której powinniśmy odkryć, że nie jesteśmy właścicielami, ale dzierżawcami wielu bogactw wewnętrznych, uzdolnień, talentów i wszystkiego, co nas otacza. Bogu zawdzięczamy to, kim jesteśmy i co posiadamy. On stoi u początku naszych narodzin, wszak życie jest darem i tajemnicą. Wiele zawdzięczamy ludziom, którzy stanęli na drogach naszego życia. Najpierw rodzicom, rodzeństwu, nauczycielom i wychowawcom, którzy kształtowali nasz charakter i pomagali rozwijać talenty. Sporo zawdzięczamy kapłanom. Każdy ma takiego księdza, który w jakiś sposób wywarł piętno na jego życie. Ja osobiście zawsze noszę w sercu mojego proboszcza z parafii rodzinnej, człowieka wielkiej wiary, człowieka wielkiej kultury, którego nieraz widziałem w pustym kościele, jak klęczał przed tabernakulum i modlił się za swoich parafian. Nie możemy też zapomnieć o ludziach, których spotkaliśmy na drogach rozwoju zawodowego. To od przełożonych szefów i dowódców w dużej mierze zależy atmosfera i owoce podejmowanych wysiłków. Warto wspomnieć naszych wychowawców ze szkoły podstawowej, średniej, ze studiów i tych, którzy towarzyszyli nam w rozwoju i w awansach. Moi drodzy, naprawdę to, kim jesteśmy, to, co posiadamy, jest niejako wydzierżawione. W godzinie śmierci nic nie zabierzemy na drugą stronę życia. Wszystko oddamy. A Bóg postawi pytanie, jak ty to wszystko wykorzystałeś? Dla rozwoju własnego, dla dobra wspólnego, dobra najbliższych. Jak ty to wszystko wykorzystałeś? I Bóg nie chce niczego więcej, jak tylko części należnej Mu z plonów winnicy naszego życia. I dlatego dobrze, że tu jesteśmy. Kiedy świętujemy i dziękujemy za ten rodzaj wojsk, wojska chemiczne, to chcemy Bogu dziękować najpierw za to, że otacza nas swoją opieką, za to, że daje zdrowie, siły, że rozpala w nas pasję do tego, by rozwijać swoje talenty i zdolności i wszystko to dawać na służbę dobra wspólnego, jakim jest ojczyzna. Ale przecież dzisiejsza godzina modlitwy
jest okazją do tego, by robić rachunek sumienia z naszej wdzięczności. Tak wiele otrzymaliśmy od rodziców. Czy oddajemy im część należną z plonu winnicy naszego życia? Czy o nich się troszczymy? Czy ich w miarę możliwości odwiedzamy? Czy pamiętamy, kiedy są w chorobie, a może potrzebują wsparcia materialnego? Pytanie o wdzięczność syna i córki wobec ojca i matki. Małżeństwo i rodzina są środowiskiem życia i miłości. Czy oddaję rodzinie to, co się jej należy? Czy robię wszystko, by moja miłość dojrzewała i rosła, a osoby mi najbliższe czuły się przy mnie bezpiecznie? Dzisiaj trzeba bardzo głośno mówić o herezji czynu. Czytamy w Biblii: na początku było Słowo. U początku wszystkiego był Bóg i jest Bóg. Ale dzisiaj się mówi: na początku wszystkiego jest czyn. Drodzy bracia i siostry, żony oficerów i żołnierzy, jak napisał poeta, czy węgły domu dźwigają na swych barkach. To prawda, że jesteście pochłonięci służbą dla ojczyzny, troską o rozwój zawodowy, o awans. Ale trzeba jednak pytać o odpowiedzialność za życie małżeńskie i rodzinne, o czas ofiarowany rodzinie. Trzeba pytać o czas ofiarowany dzieciom. Wiele otrzymaliśmy od ojczyzny. Żyjemy w wolnym kraju, gdzie możemy realizować swoje marzenia i aspiracje. Korzystamy z dorobku naszych praojców, z ich pracy, poświęcenia, a nawet ofiary życia. To nasza katedra jest świadkiem wielkiej modlitwy, wdzięczności za bohaterów narodowych. Ale czy tak wszędzie jest? Młodsze pokolenie bardzo często nie pamięta albo nie chce pamiętać o tej daninie krwi, którą nasi ojcowie, wspaniali żołnierze, bohaterowie złożyli na ołtarzu ojczyzny. Dziś w sposób szczególny wspominamy tych, którzy zapisali chlubne karty w historii tej formacji, a więc wojsk chemicznych, i zostawili to cenne dziedzictwo odwagi, patriotyzmu i postawy służby. Ale także z wdzięcznością myślimy o waszej pracy pełnej poświęcenia, wtedy, kiedy się pojawiają zagrożenia chemiczne, mimo że jest czas pokoju. I wreszcie, tak jak już mówiłem, człowiek nie jest w stanie przejść przez życie sam. Krzyżują się nasze drogi z drogami innych. Potrzebna jest wdzięczność wobec przełożonych, wobec tych, którzy mieli znaczący wpływ na nasz rozwój, na nasze awanse. Miarą człowieka, miarą jego wielkości jest wdzięczność. Dlatego bardzo dziękuję za to, że zgromadziliśmy się na Eucharystii. Eucharystia to dziękczynienie i że tego się uczymy. Być wdzięcznym Bogu za to, co mam. Dostrzec to, cieszyć się tym, cenić sobie to, ludzi, rzeczy i pamiętać o tym, że jestem tylko dzierżawcą. Nic nie zabiorę na drugą stronę życia. Wszystko jest niejako pożyczone przez Boga. Jak ja to wykorzystuję i czy jestem wdzięczny? Życzę, aby wasza służba spotykała się z wdzięcznością i uznaniem społeczeństwa, bo dzisiaj jest niebezpieczne zjawisko odłączenia wojska od narodu, narodu od wojska. Bardzo niebezpieczne.
I dlatego też trzeba gorąco prosić, ale równocześnie wychowywać społeczeństwo, oddziaływać, by tej wdzięczności nie zabrakło. Niech więc dalszy przebieg waszego święta, awanse, odznaczenia, wyróżnienia będą potwierdzeniem i uznaniem zasług wielu i zarazem tych, którzy będą uczestnikami tych uroczystości, niech i to pobudzi do wdzięczności.